Cześć, jestem w tej chwili w Gdyni, obok Sea Towers i jak widzisz są to bardzo ciekawe motywy, pewne geometryczne motywy, które bardzo łatwo jest dostrzec. Jeśli dostrzeżesz właśnie taki motyw, gdzieś znajdziesz jakiś fajny, ciekawy motyw i z pasją go fotografujesz, bo myślisz, że to jest właśnie to twoje najlepsze zdjęcie życia, później po przyjściu do domu, po obejrzeniu tych zdjęć już na spokojnie, okazuje się, że nie są to jeszcze takie zdjęcia, o których byśmy marzyli. Czegoś tam brakuje, brakuje tego drugiego dna. Wszystko dlatego, że łatwo jest dostrzec coś pięknego. Łatwo zachwycić się tak jak dziecko, zrywa powiedzmy jakiś kwiatek, masz mamo, masz tatusiu, daje coś pięknego, zauważa coś pięknego i chce to piękno przekazać. Tak samo na początku robimy tak właśnie jak małe dzieci. Sięgamy po piękne rzeczy i dajemy to odruchowo. Natomiast w tym odruchu troszeczkę brakuje nam tego drugiego dna. Brakuje nam treści, brakuje nam przekazu. Coś, nad czym byśmy się zastanowili, zatrzymali na dłużej, oglądając oczywiście to zdjęcie. Na warsztatach pod tytułem Myślenie fotograficzne właśnie będziemy ćwiczyć i właśnie będę Cię pobudzał, będę Ci podsuwał takie motywy, jak je dalej rozwinąć, czyli gdy zobaczysz jakiś ciekawy, fajny motyw, co zrobić, żeby nie zmarnować go i żeby to piękno miało jeszcze drugie dno. Zapraszam Cię na warsztaty fotografii, które właśnie będą starały się jakby Twoją artystyczną duszę tutaj pobudzić. I zapraszam Cię do Gdańska, do Warszawy, do Krakowa, do Wrocławia i do Poznania. Tymczasem widzimy się już na plenerze. Cześć!